jeszcze zapytać o panią Olgę Tokarczuk. Olga Tokarczuk odebrała swojego Nobla. Jak pan przeżył tę wielką dla naszego kraju chwilę? Wie pani co, to było, no oczywiście to jest wielkie wyróżnienie, wielka nagroda i wielki prestiż dla całego kraju. Trochę mnie załamało jakby to, co mówili, no teraz się jakoś ogarnęli, ale ci nasi dostojnicy państwowi, począwszy od ministra kultury, to mnie trochę przygnębiło przez to, co wygadywał senator Bąkowski w Senacie, kiedy była propozycja uchwały jakiejś, która by gratulowała i po prostu uwieczniła Olgę Tokarczuk jako laureatkę Nagrody Nobla. To mnie trochę załamało. No a poza tym to trochę, jakby poza tym, że ją podziwiam, Olgę Tokarczuk, gdzieś tam ją poznałem osobiście i jest to osoba absolutnie ujmująca swoją skromnością, oprócz olbrzymiego talentu literackiego, który ma, ale też skromnością przede wszystkim i jakby delikatnością taką w patrzeniu na człowieka, na życie, to wiedząc jaka ona jest właśnie, z tą skromnością swoją, to trochę jej współczuję, bo to co się teraz dzieje wokół niej, w związku z tą nagrodą, przypuszczam, że dla niej no, nie zawsze może być komfortowe. Natomiast dla mnie też cichym bohaterem tego całego zjawiska, oprócz Olgi oczywiście, jest jej partner Grzegorz, którego też poznałem osobiście. Jest naprawdę niezwykły facet, niezwykła osobowość, niezwykły też artysta i to, jak on się zachowuje w tej całej sytuacji, zawsze gdzieś tam śledząc, czy to wręczanie nagród noblowskich w internecie ostatnio, czy gdzieś tam słuchając tej przemowy noblowskiej Olgi Tokarczuk, zawsze gdzieś tam próbowałem wyśledzić, co robi Grzegorz, jak on się zachowuje. I to, w jaki sposób on patrzy na nią, to, że redagował jej to przemówienie noblowskie, to, w jaki sposób się obchodzi z tym wszystkim, co się dzieje wokół Olgi, jest naprawdę dla mnie niesamowite i mam dla niego też naprawdę duży szacunek. I można po tym wnioskować, że ogromnie ważne jest wsparcie najbliższych. Tak, jest takie powiedzenie, ja go usłyszałem w ogóle chyba na jakimś jubileuszu Andrzeja Wajdy, świętej pamięci. Jeden z kolegów powiedział, że za silnym mężczyzną zawsze stoi silna kobieta, robiąc wtedy ukłon w stronę pani Krystyny Zachwatowicz. Ale też można to odwrócić, że za każdą wspaniałą dziewczyną stoi równie wspaniały chłopak. I myślę, że tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją.